Błogosławione imię naszego Pana, kochani bracia i siostry. Dziękuję Panu, że tego wieczoru pozwolił, że mogę być z Wami tutaj na Kifisi. I życzę, aby Pan dał nam błogosławieństwo. Ten, który dzieli błogosławieństwa i mają w swoich rękach, jest to Pan. My jesteśmy jak rura, która przepływa, w której przepływa woda, ale nie mamy naszej wody. Woda żywa jest Chrystusem. I my chcemy, abyśmy byli naczyniami czystymi, pożytecznymi, aby woda wylatywała czysta, aby pił lud i aby gasił pragnienie. Błogosławione imię Pana, Pan niech pobłogosławi w tą winnicę brata Jorgo, starszych kościoła, diakonów i cały kościół. I wszystkich, aby nas uczynił, abyśmy byli korzystnymi narzędziami w Jego rękach, abyśmy przyprowadzili duszę do Kościoła. Wychwalone imię Pana przeczytam z drugiego rozdziału z Ewangelii świętego Mateusza. Wydarzenia, które cały świat w tych dniach rozmawia. Jest to Ewangelia świętego Mateusza, drugi rozdział. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzko, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie powiedział się do nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecięcie, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Maryją, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, ale bowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przybywał tam aż do śmierci Heroda.
aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego z Egiptu, wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo. Wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego, słyszano głos w Rama, płacz i żałośną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócili do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archeleus króluje w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść. Ostrzeżony jednak we śnie, udał się w stronę Galilei. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście nazwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwanym będzie. Jedne dziękczynienie naszemu Panu. Ukochany nasz Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego, zjebaliśmy się w tym pomieszczeniu, abyśmy Cię wychwalali, Twoje imię wywyższone. Chcemy, Panie, tego wieczoru Twojej obecności. Chcemy, abyś przyszedł między nami. Ciebie przyszliśmy Cię wychwalić i przyszliśmy usłyszeć Twój głos. Przemów do nas, Panie. Ty, który mieszkasz w swoim ludzie, mówisz nam tam, gdzie 2 albo 3 zebrani w Twoim imieniu jesteś i Ty tam. I wiemy o tym, że Ty jesteś tutaj, Panie. Przechadzasz się między nami. Daj, Panie, każdemu z osobna to, co ma potrzebę. Rozdziel chleb życia i uczyń, abyśmy odeszli wszyscy pełni. I abyśmy powiedzieli, że dobrze, żeśmy przyszli do swojego Kościoła. W imieniu Chrystusa ofiarowujemy samych siebie i Twojemu Duchowi Świętemu i dziękujemy Ci. Amen. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim, mędrcy ze wschodu przybyli, aby pokłonić się królowi. Skąd go znają? I skąd oni są, ci mędrcy? Ze wschodu, pisze. Jak zobaczycie na mapie, bracia, zobaczycie, że wschód jest Persy i Babilona. Z tamtych obszarów. Wiecie, jak daleko to jest? Ponad 1000 kilometrów. Zważmy na te szczegóły. Ci ludzie, kochani bracia, pragną Boga. I ci, którzy szukają, aby znaleźli Boga, znajdą Go. Coś się stało w tamtych obszarach. W Babilonie, tam wokół. Przed wieloma laty był lud Boży, tam zniewolniczony. Siedział tam 70 lat. I Bóg w tamtym obszarze robił cuda. Spowodował, że królowie wydawali nakazy
i przedstawiali tego Boga, Boga Daniela. W tamtym obszarze Bóg, kochani bracia i siostry, objawił ten cudowny sen proroczy królowi Nabuchodonoszorowi. Tamten obraz ze złotą głową, ze srebrną klatką piersiową, z mosiężnym brzuchem, z żelaznymi nogami i tam, gdzie na dole było żelazo i glina. I rozpadł się ten obraz, bo upadł na ziemię. I ten kamień stał się wielki. Aleluja! Wytłumaczył ten sen Daniel. I pewne jest, że ludzie mądrzy rozumieją. Bo widzą to naprzeciwko ich. Widzą wypełnienie się. Widzą rzeczywiście, że ta babilońskie cesarstwo upadło. Potem przyszło następne cesarstwo. I tamta też upadła. I później przyszła mosiężne cesarstwo. I ona też upadła. I teraz tutaj, kochani bracia, w tym okresie jest żelazne cesarstwo. Ludzie ci, oni są mędrcami, szukają. Błogosławiony człowiek, który szuka za Bogiem. Życie nie ma sensu, kochani bracia i siostry, jak człowiek żyje bez nadziei. Nie ma sensu, aby pracował, aby pocił się, aby trucił się, aby cię przeklinali, abyś był jednym sługą. Co zrobisz z takim życiem? Chwała Panu. Jest, kochani bracia, w środku w człowieku nadzieja. I człowiek, który nie ma nadziei, kochani bracia, jest bardzo nieszczęśliwy. Ale jaka Elpida? Kłamliwa? Oszukuje samego siebie? Nie, kochani bracia, ale apostoł Paweł mówi, nadzieja nasza jest pewna. Nadzieja w Panu. Mamy nadzieję w Chrystusie. Mamy nadzieję w obietnicach Jego, w prawdach Ewangelii. I dziękujemy Mu za to. Błogosławione imię naszego Pana. W taki sposób, kochani bracia, ludzie i tamtego, w tamtym okresie szukali. Byli bawochwolcami, wypróbowali jednego Boga, drugiego Boga. Żaden Bóg nie czynił nic. Robili posągi złote, srebrne. Nabuchodonoszor uczynił jeden obraz złoty. Bezgłosowy idol. Wkładasz go do pieca i topnieje. Chwała Panu za to. Ale w tym wszystkim, kochani bracia, jest prawdziwy Bóg. Ten, który pokazywał Daniel, jak zamykał paszczę lwów. Bóg trzech mężów, których wrzucili do pieca. Ten Bóg, który
objawia tajemnicę. I rzeczywiście, kochani bracia, imię Boga stało się słynne. To, co nie czynili Izraelici, jak byli na swoim miejscu, uczynił Bóg z kilkoma ludźmi, którzy byli tam w Babilonie. Tam jest zapisana księga Daniela z pięknymi proroctwami. I jedna z tych mówi dokładnie o ziemskich, że będzie wybudowana Jeruzalem do przyjścia Chrystusa, stanie się to po 7 tygodniach i po 72 tygodniach. 62. I zostanie Chrystus. I wszyscy oni, którzy szukają i badają Słowo Boże, Biblię, kochani bracia, mają te myśli. Czekali na tego, który miał zbudować świat. I ze Starego Testamentu, jeszcze wcześniej, kochani bracia i siostry, od okresu Abrahama przemówił Bóg. O tym królestwie, o królestwie wiecznym. Dziękujemy za to Bogu. I widzimy tutaj te spragnione dusze, które, kochani bracia, czynią wielką ofiarę. Mieli przejść taki wielką odległość. Mieli iść 40 kilometrów dziennie, musieliby musieliby przejść. Czyli musieliby jeden miesiąc musieliby iść i musieli później tak samo miesiąc powracać. Jaka to wielka ofiara. Co pokazuje to? Pragnienie do spraw Boga, do Boga. Prace nasze, problemy nasze, 2 miesiące całe w jednym roku. Gdzie to złożymy? Panu! Zważmy na to, kochani bracia, bo jesteśmy obok i myślimy nad tym, abyśmy przyszli do kościoła. Myślimy, abyśmy uczynili małą ofiarę dla Pana, abyśmy poszli troszeczkę dalej, abyśmy dali wiadomość Panu, albo żebyśmy poszli dać błogosławieństwo. Powie mi ktoś, tak, kochanie bracie, przyszli z tak daleka, abyś wzięli. Powiem wam coś. Poszli z tak daleka, przyszli tak z daleka, aby dać. Ludziom podoba się, aby brali i cieszą się, jak biorą. Jak im dajesz, cieszą się. Ale ci tutaj cieszą się, aby poszli i aby dali. I z takimi bądźmy. Dziękujemy Bogu za to. I mówię tutaj o materialnych rzeczach, kochani bracia i siostry. Bo oni przynoszą złoto, kadzidło i mirę. Niech nie mówi nikt, że tak jak mówią nam, że jak bierzecie, idziecie, nie bierzemy, ale dajemy. I jak dajemy, cieszymy się nawet. Chwała naszemu Panu, bo nie dajemy dla dyskotek, dla kasyn, dla nocnych rozrywek, ale dajemy
dla Pana. Jak dajesz Panu, cieszysz się, masz radość. Pan da ci zapłatę, wypełnia cię radością, wypełnia cię błogosławieństwem i błogosławieni ci, którzy to czynią. Nie widać, że oni są biednymi ludźmi, bo może ktoś powiedzieć, oni nie mają co do roboty i rzucili się na religię. Nie, biedni nie mają złota, kadzidła i miry, ale szukają za okruchami. Ale nie ma znaczenia, kochani bracia, kim jest człowiek, ale ma znaczenie, że wszyscy mamy potrzebę zbawienia. Mamy potrzebę od Boga. Mamy potrzebę Boga. I biorą tą decyzję, kochani bracia. Widzi Bóg te pragnienie i znajdzie sposób, Pan, kochani bracia, duszom, które są szczere i mają pragnienie do Boga, znajdzie sposób, aby ich poprowadził do Chrystusa. Dziękujemy za to Bogu. I każdemu z osobna nas wysłał jedną gwiazdę, wysłał jednego sługę, aby nas oświecił, aby dał nam światło tam, w ciemności, gdzie byliśmy. I poprowadzi nas ze śmierci do życia. Od władzy szatana do królestwa ukochanego Syna Bożego. Dziękujemy Mu za to. I zaczęli, kochani bracia i siostry, Pan objawił im jedną gwiazdę. Cudownie. Ludzie szukają, jak się to stało. Bóg czyni wszystko, kochani bracia. Wszystko może uczynić, aby mógł usłużyć swoim dzieciom. Poprowadziła ta gwiazda ich tam i zaczęli i szli drogą tą. Tak jak Izraelici z Egiptu szła chmura, oni szli za tą chmurą, oni tak samo szli za tą gwiazdą. I niech wam się nie wydaje, że to jest dziwne. Jedna siostra w Niki, dzielnicy ateńskiej, przemawiał jej Pan, pomimo że nie znała ani Kościoła, ani Ewangelii. Była jedną duszą, owcą. I objawiał jej się Chrystus i przemawiał jej do niej. I powiedział jej do jej serca kiedyś, jednego dnia, pójdę do kościoła, chcę pójść do kościoła. I zaczęła i znowuż objawił się jej Pan. Wiecie, na żywo. Anioł Pana, Pan widziała go na biało ubranym. Ja poprowadzę cię do kościoła. Idź za mną. I widzi jedną gwiazdę. Półtora kilometra mieszkała od kościoła na nogach. I szła za gwiazdą. I tam, gdzie gwiazda szła, poszła i się przykleiła do tablicy naszego kościoła. Ja byłem wtedy na kazalnicy i widziałem, jak wpadła do kościoła. Wpadła, wskoczyła. I po chwili przyszła ze swoją całą rodziną. Jest do tej pory, do dnia dzisiejszego. Chwała za to Bogu. Nie mówmy jak. Tak! Jest sam, ten sam Bóg. On jest cudownym Bogiem. I duszę poprowadzi Pan. Mówiła mi i przychodziły mi dreszcze. Dziękujemy za to Panu. Przyszli z tak daleka, kochani bracia. Ale w jednej chwili stracili tą gwiazdę. I nie wiem, kochani bracia i siostry, wchodzi logiczne myślenie nasze, nasza mądrość. I tak jakbyśmy mówili, dobrze, od tego momentu wszystko znam i wiem. Nie wiemy, kochani bracia.
tak jak odejdzie ta gwiazda, stracimy nasz kierunek. Gdzie znajdziesz Chrystusa? Jak odejdzie gwiazda, gdzie znajdziesz Chrystusa? Tysiące ludzi. Idziesz tam, idziesz w drugą stronę, nie wiesz. Stracili gwiazdę. Chwała Panu. Zwrócili się do Jeruzalemu i poszli tam i pytali się. Gdzie jest? Niechże gdzie naradza się, bo tak mówią wiele razy. Oni wiedzą, że się urodził i się pytają, gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Wiedzą, że się urodził. Chwała Panu. Ale, kochani bracia, zważmy na to. Zobaczmy. Gdzie się narodził Chrystus? Z daleko. Betlejem jest daleko. Wiecie, jak daleko jest od Jeruzalem Betlejem? Teraz myślę, że się złączyła. 10 kilometrów jest. 10 kilometrów jest z Jeruzalemu do Betlejem. Zbawiciel świata urodził się obok i ludzie śpią. I nie zobaczyli go. Chwała Panu. Dlaczego? Bo nie pragnęli. Nie kochają Boga. Oszukują się. I ludzie, którzy byli tak daleko, Bóg ich prowadzi, aby poszli i aby znaleźli Chrystusa. I znajdą Chrystusa. Chwała Panu. Przyjdą z daleka, ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa i usiądą tak jak Abraham, Izak, Jakub w Królestwie Niebios. Obok. I nie widzieli Chrystusa. Błogosławione imię Pana. Są rodziny, które w ich domu jest Chrystus. Jest jeden członek rodziny wierny. I obok niego są inni, którzy nie widzą. I ten członek rodziny wykorzystuje Bóg i przyprowadza inne dusze do Chrystusa, inne dusze, które są daleko i przyprowadza je do Chrystusa. A ci, którzy są w tej rodzinie, nie widzą Chrystusa, kochani bracia. Zapytali się. Na pewno zgiełk wstał się. Gdzie jest narodowo narodzony król żydowski? Król? Tak, król. Mesjasz, gdzie jest? Ten, o którym piszą prorocy. Ten, który uczyni królestwo, które nie będzie miało końca. Gdzie jest? Chcemy się pokłonić mu. Objawił nam Bóg. Wiecie, kochani bracia i siostry, świat się ucieszył, zamiast świat się cieszyć z tym wydarzeniem, co mówią oni? Urodził się król żydowski, zamiast się radować, zamiast się ucieszyć z tego, nie powinni się cieszyć, nie powinni się radować. I inaczej, kochani bracia, ich była właśnie ta nadzieja. Czekali na Mesjasza. Takim powiedział Samarytanin. On przyjdzie i nam wszystko powie. Jak przyjdzie, on wszystko uporządkowuje. Oczekuje na niego Samarytanin. Oczekujesz, tak, oczekuję. Samarytaninanka. I zmieniała mężczyzn jak koszulę.
I tak się robi świat. Wierzę w Boga, wierzę w Chrystusa, a jest w przeteczeństwie, jest w oszustwie, jest w kłamstwie. Tak oczekujesz Chrystusa, bracie. Jak słyszysz o Chrystusie, jak czujesz? Cieszysz się, radujesz się, przychodzi spokój, mówisz amen, przyjdź Panie Jezusie Chrystusie, tak jak mówi w objawieniu. I Duch mówi przyjdź, i kto słyszy, niech mówi przyjdź, tak mówisz. Co uczynili oni, bracia? Usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Zatrwożyli się, bo urodził się Chrystus. Jak powiemy dzisiaj ludziom, Pan jest blisko, ucieszą się, czy zatrwożą się? Co wy mówicie, bracia, na to? Trwożą się, bracia. Nie cieszą się. I trwożą się, bo są w grzechu. I człowiek, który jest w grzechu, trwoży się, zatrważa się. Chrystus jest kamieniem zgorszenia. Chwała Bogu. I potykają się bezbożni. I tutaj jest widoczne, bracia, jak rozróżnia człowiek. Człowiek szczery. Człowiek, który ma bogobojność w sobie. Człowiek, który wzywa Boga. I człowiek, który jest bezbożny. Człowiek, który kocha te przejściowe. Herod chce przejściowe królestwo. Na krótki okres królestwo. Woła arcykapłanów i nauczycieli ludu, wszystkich zawołał. I pyta się ich, aby się dowiedział, gdzie się ma narodzić król żydowski. Był królem Herod. Nie był Żydem, ale on tam był władcą. I zbadali pisma i zobaczyli, że Chrystus ma się narodzić w Betlejemie Judzkim, troszeczkę niżej, troszeczkę obok nas. I nie pobiegli, bracia. Kto? Arcykapłanie i nauczyciele. Znamy, my znamy to. Proroctwa znamy. I co czynisz, bracie, że ty to znasz? Och, kochani bracia, nie usprawiedliwią się ci, którzy to znają, ale będą usprawiedliwieni ci, którzy wykonywują. Kochani bracia, nie ci, którzy znają, nie ci, którzy nauczają, ale ci, którzy żyją Ewangelię. Ci, którzy kochają Pana, oni zobaczą błogosławieństwo Boże. Chwała Panu. I mówi im Herod, ładnie, fajnie. Idźcie więc, pokłońcie mu się i przyjdźcie i powiedzcie mi, dowiedzcie się o dziecięciu dokładnie i robi na mnie wrażenie ten bezbożny, że wierzy w prorocze słowo, wierzy w te, co mówi Słowo Boże, w te rzeczy. Wierzy, tak, wierzy. Idźcie, ale ja go zniszczę, nie jest to pokazane i go zabiję.
ale wierzy w to, kochani bracia. Chwała imieniu naszemu Panu, że to, co mówi Słowo Boże, stanie się. Stało się, tak się stało. I chodźcie tutaj i ja, powiedzcie mi i ja oddam mu pokłon tak samo. Kto zna serce tego króla Heroda? Żaden. Jak ktoś czyta w Ewangelii i widzi zachowanie jego, złość jego, spieszymy się, aby powiedzieć, dlaczego Bóg zostawił go, aby uczynił tą rzecz. Dlaczego zostawił go, aby zabił niemowlęta w Betlejemie? Kochani bracia, i nie zabił go przed, bo zabił go Bóg, umarł ten, który kocha królestwo i chce królestwo, aby nie zabrał mu królestwa jego nikt i czyni wojny, aby zatrzymał swój tron. Nie liczy się z tym, który mu daje oddech i życie i wszystko. Kochani bracia, nie liczy się z tym. Nie liczy się, nie liczy się z Panem. I poszli ludzie, wyszli z Jeruzalemu i zobaczyli gwiazdę. I szli za gwiazdą, ujrzeli gwiazdę. Kochani bracia, jak poprawiamy naszą drogę, wtedy będzie szedł Pan w naszym życiu pierwszy. Jak schodzimy na ubocze, wtedy przychodzi zguba i będziemy szukali. Obłuda. Zabłąd, błądzenie, coś się dzieje. Dlaczego? Tak. Dlatego, bo straciłeś swoją drogę i jesteś zbłąkany. Jak poprawisz swoją drogę, zobaczysz błogosławieństwo Boga i poprowadzi cię wtedy Bóg. I dlatego nasze serce wkładajmy tutaj do Słowa Bożego. Widzimy, widzą gwiazdę i ucieszyli się bardzo. Niezmiernie się uradowali. Jak poprawiamy naszą drogę i idziemy drogą Pana tam, gdzie potrzeba jest, abyśmy szli, radujemy się niezmiernie. I oni poszli, nauczyli się, wzięli swoją lekcję i szła gwiazda i stanęła tam, gdzie było dziecko. Wiesz, kto cię poprowadzi, bracie i siostro, do Chrystusa, abyś go znalazł i abyś go zobaczył dokładnie tak, jak jest. Wiesz, kto cię poprowadzi. To jest właśnie ta gwiazda. Słowo Boże. Słowo Boże nie czyni nic innego, badając Słowo Boże, kochani bracia, jedno oblicze przedstawia. Stary Testament i Nowy Testament. Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, Króla Królów, Pana Panów. A nie inne oblicze. Tam cię poprowadzi Słowo Boże. Chwała Panu. I poszli, ucieszyli się, uradowali się i znaleźli dziecko nie w stajence, nie w szopce, ale w domu. Przed nie było dla nich miejsca. Wyrzucali ich na zewnątrz. Nie mamy. Ale jak pasterze powiedzieli radosną nowinę, wtedy wszyscy
poszli i powiedzieli, kto pierwszy go przyjmie. I tak się stanie, kochani bracia. Teraz Chrystusa wyrzucają na zewnątrz. Nie mamy miejsca dla Chrystusa. Tylko na ciastka i na dobre jedzenie wigilijne. Tylko na przyjęcie mamy miejsca. Dla Chrystusa nie mamy miejsca. Mamy do grania w karty miejsce, ale nie dla Chrystusa. Chrystus na zewnątrz. Nie zepsuje nam przyjęć, program. Tak, kochani bracia i siostry. Nie. Chrystusa włożymy do środka i wszystkie inne te rzeczy wyrzucimy na zewnątrz, błogosławione imię Pana. I otworzyli swoje skarby, otworzywszy swoje skarby, bo to były skarby w tamtym okresie. Złoto znamy też dzisiaj, ale i kadzidło i mirę były w tamtym okresie bogate prezenty. Złożyli mu. Oddali mu pokłon. Nie oddali pokłon Maryi, ani nie Józefowi, ale Panu oddali pokłon. Tam ich prowadzi Pan. Kochani bracia i siostry. I złożyli mu w darze. I teraz? Teraz! Pójdziemy do Heroda, powiemy mu, aby on też tu przyszedł i aby złożył pokłon, bo on tak samo ma wielką gorliwość. Mi powiesz tą rzecz. I jak zasnęli wieczorem, przychodzi Pan i mówi im, nie pójdziecie tą samą drogą z powrotem. Inną drogą powrócili do ziemi swojej, mówią pisma. Kto zna serca? Pan, kochani bracia. My nie wiemy nic. I ludzie oni też nie znali. Poszliby tam, do Heroda. Ale Pan, kochani bracia, jest ten, który zmienia nasz kierunek. Jak człowiek, kochani bracia i siostry, z oszustwa przyjdzie do Chrystusa, od tego momentu bierze go w swoje ręce Pan. I nie idzie znowuż tam do swoich błędów, tam co czynił, ale prowadzi go inną drogą. Prowadzi go drogą uświęcenia. Chwała Panu. Prowadzi go zgodnie z Ewangelią. Nie teraz, nie pójdziesz tam, nie uczynisz to, co uczyniłeś. Nie uczynisz to, co ci mówili ludzie, Herod, tamten drugi Herod, ale będziesz czynił to, co ja ci mówię. Tą drogą pójdziesz, moje dziecko. I mówi, i oni odeszli inną drogą do swojej ziemi. I zobaczył Herod, że mędrcy go zawiedli. Mnie nie posłuchali mojego rozkazu. Rozgniewał się bardzo i wydał rozkaz, kochani bracia, i pozabijali wszystkie dzieci w Betlejemie do 2 lat i młodsze, według czasu, w którym się dokładnie dowiedział od mędrców, czyli co znaczy, że Pan uczynił obrzezanie w świątyni, uczynił, że wziął w swoje ręce Szymon, że nie po oczyszczeniu Maryi był tam. I po 40 dniach wszystko się to stało. Wszystkie te wydarzenia. Zapytał się, gdzie, kiedy, wszystko powiedzieli. I zabija wszystkie dzieci. I tym był Herod. I jak to czytałem, dlaczego go nie wyrzucił? Po krótkiej chwili wyrzucił go Bóg, ale byśmy nie wiedzieli, że był takim Herod, jakby to uczynił Bóg przed
tym wydarzeniem. Dlaczego? Bo chciał też się pokłonić. Tak nie powiedział. Powiedzcie mi, ja też pójdę się pokłonić i byśmy mieli te wrażenie, że chciał on też pokłonić się Chrystusowi, ale nie zdążył, bo umarł. Zostawił go Bóg. I zostawia ich Bóg, tych złych ludzi, aby pokazali to, co mają w środku, aby zbierali dla dnia złego, jak przyjdzie Pan, aby powiedział Herodowi, że tym byłeś, tym jesteś. I tak będzie sądził świat nasz Pan. Te dzieci, aniołowie, wziął je Pan. To są pierwsze ofiary, które były dla Chrystusa. Nie zdążyły ani grzechu zobaczyć, wszystkie wziął Pan. Alleluja. I to nie są tysiące, bo Betlejem nie była wielkim miastem. Małym miastem była Betlejem. Trochę dzieci było. Na pewno, nie było dużo, ale pomimo to Herod uczynił to, co uczynił, bo jego okolice też, bo myślał, że w jakichś okolicach gdzieś i wszystkie pozabijał. Pan, kochani bracia, niechaj nam włoży te pragnienie, które mieli ci ludzie. Nie było ich trzech, może było ich więcej. Nie pisze Słowo Boże trzech, ale wnioskujemy z tych trzech skarbów, że było ich trzech, ale nie wiemy, ile ich było. Ale kochani bracia, to co wiemy jest, że mieli pragnienie do Boga. Chwała za to Bogu. I tą ofiarę, którą czynili, widzimy, te dzieło ich, że jest zapisane w Słowie Bożym i że stało się takie wielkie błogosławieństwo we wszystkich wiernych, we wszystkich wiekach. Niechaj Duch Pana tego wieczoru, jak nie masz, jak nie jesteś poprowadzony jeszcze do Chrystusa, ta gwiazda, ta świecąca gwiazda, niech ci objawi dzisiaj i niechaj odejdziesz z Chrystusem.